Szanowny Prezesie, dowódca dzisiejszej uroczystości. Jerzy Okiński melduje pod oddziały z okazji uroczystego przekazania dla jednostki SP Zwierzyńcu samochodu bojowego. Dziękuję bardzo. Czołem, druhowie strażacy! Za moment nastąpi wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Proszę dowódcę uroczystości o rozpoczęcie ceremonii wciągnięcia flagi na maszt. Poczet flagowy! Flagę państwową podnieś! Ochotnicza Straż Pożarna w Zwierzyńcu powstała w 1992 roku. Założycielem tej jednostki był druh starszy ogromistrz Witold Domagała. Pierwszy samochód bojowy strażacy postanowili zakupić za zebrane wspólne pieniądze w 1997 roku. Był to Star 25. Niech ten samochód służy jednostce dla potrzeb ratowania mienia, ale również dla szkoleń i uczestnictwa w różnych uroczystościach. Zarówno tych uroczystościach związanych z obchodami rocznic w jednostkach naszych ochotniczych straży pożarnych, jak i z uroczystościami kościelnymi. Dom rejestracyjny to jeszcze można ale bez kluczyków się nie pojedzie. Gdzie to, szanowny kierowca? Wasze czy jest aktualne badanie? Aktualne? Aktualne. No cóż, wiem już, że jeździ, więc życzę, żeby się sprawiał i w boju, i w ćwiczeniach taktycznych, które usprawniają tu waszą gotowość. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Bardzo dziękuję. Się cieszę, dziękuję, że mogę przekazać. Dziękuję. Ja przekazuję dowód rejestracyjny. Gratuluję tego auta. Niech wam służy jak najdłużej. Dziękuję. Serdecznie gratuluję wszystkiego do tego. Ja proszę, żeby państwo pozostali jeszcze chwileczkę, ponieważ druh Szczepan Pawis, kierowca konserwator w Ochotniczej Straży Pożarnej, zaprezentuje nam walory techniczno-bojowe tego samochodu. Szanowni państwo, życzeniem wszystkich strażaków ze Zwierzęca jest, aby przekazany nam przed chwilą samochód posiadał rodziców chrzestnych. Do sprawowania tych funkcji właśnie zaprosiłem państwa, aby państwo teraz podeszli do samochodu i dokonali chrzcin tego samochodu. Proszę podejść. Jak wy chcecie podejść? Nie, wlać. Wlać, proszę. Wybijemy szybę. Wszyscy z kamerami się odsuwają. Do środka, do środka. Bardzo proszę. No. Reszta, pani wojewoda, nie pani trzeba wypić. Proszę tutaj. Nie, zostało. Ale prezesa, bardzo dużo zostało. Trzeba wylać. Wyle jeszcze. Ja myślę, że gorące brawa, proszę państwa. Tak odszczonego samochodu to jeszcze w tej gminie nie było, mówię szczerze. Pierwszy tak zlany, jak zlany poniedziałek samochód. Dziękujemy. O pięknym aromacie. No to dobra, ochrzczony. Witam państwa serdecznie i z największą radością dziś uczestniczę w tym spotkaniu, ponieważ jest to ukoronowanie marzeń również strażaków ze Zwierzyńca. Bardzo się cieszę, że udało się wam dziś materialnie ten samochód otrzymać i będziecie go po raz pierwszy dziś lokować w garażu. Proszę państwa,
Ponieważ rozmawiałam wczoraj z panem generałem Leśniakiewiczem i pan generał Muszczak ma list od pana generała Leśniakiewicza, ale dodatkowo prosił pan generał, szef Państwowej Straży Pożarnej w Rzeczpospolitej Polskiej, o przekazanie życzeń i jednocześnie przekonania, że z całą pewnością z państwem się jeszcze spotka. Ale dodatkowo również prosił mnie o przekazanie, że w roku przyszłym, po otrzymaniu promesy, dodatkowo jeszcze dostaniecie państwo w wartości 25 tysięcy wyposażenie do tego samochodu. Także przekazuję i myślę, że się przyda. Proszę państwa, życzę dziś wspaniałej zabawy, bo jest powód, okoliczność i ukoronowanie właśnie tych waszych starań. Z największą przyjemnością jako mieszkanka również Zwierzyńca będę się razem z wami dziś cieszyć. Dziękując za przybycie tak wspaniałym gościom, chciałabym szczególnie tutaj zwrócić się do mojego kolegi, pana Bogdana Wenty, że mimo nawału zajęć przyjechał i będzie dzisiaj z nami, także uczestniczył w tej radości. Proszę państwa, również w staraniach niezwykle jeszcze raz zwracam się do pana posła Pawlaka. Bardzo panie pośle dziękuję. I wszystkich, którzy dziś przekazali ten samochód. Dali na to pieniądze pan burmistrz w swojej wspaniałomyślności, łaskawości, pan marszałek. Naprawdę to wielka radość, że osoby potrafią się porozumieć, dogadać i coś dobrego zrobić dla tych, którzy tego potrzebują. Zwłaszcza ci, którzy mogą to zrobić. Takie już życie jest, że niechże służą ci, którzy coś mogą, tym, którzy czegoś potrzebują. Proszę państwa, pozdrawiam wszystkich druhów strażaków, życząc wszystkiego najlepszego, nie tylko w służbie niezwykle odpowiedzialnej, jaką pełnicie, ale również w życiu zawodowym i w sprawach osobistych. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Jestem bardzo zaskoczony, jednocześnie zaszczycony, bo zabiorę to, będzie stało w biurze. Każdy z jakichś kolegów tych międzynarodowych będzie na rozmowach uczestniczył w moim biurze, więc będę mógł się pochwalić. Jak tu ktoś z państwa podpowiedział, że to już prawie, że zostaje już strażakiem. Ja dzielę tą radość również z wami z tego powodu, że macie ten samochód upragniony, który był waszym marzeniem. Ja jeszcze na czym pomyślałem, że trzeba poprosić skarbnika, to mówię, w jaki to sposób ma być, bo wiem, że nasz skarbnik to taki hojny na początek nie jest. Prosimy o to. Ale inicjatywa była bardzo cenna i... Co robię Zwierzyńcu? Tak jak widać, auto za mną stojące dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zwierzyńcu, jakże istotny ten pojazd. Więc ja z mojej strony serdecznie dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w poświęceniu tego auta, w spotkaniu tutaj z ludźmi tej małej społeczności, a przy okazji możliwości podziękowania im też, kiedy w czasie mojej kampanii wyborczej wiem, że wielu ludzi, właściwie cała tutaj społeczność też głosowała na mnie, więc wszyscy są tutaj bardzo zaangażowani i też wiele osób. Króciuteńkie pytanie. Dziękuję. Czy Bogdan Wenta jest już politykiem? Czy politykiem nie będzie nigdy? Sądzę, że do wszystkiego trzeba być przygotowanym. Myślę, że sport przygotował mnie do tej drogi i między innymi tutaj, będąc w takiej małej społeczności, mogę to potwierdzić, że dużo się od tych ludzi uczę, bo i ci ludzie pomogli mi właśnie w tej transformacji. Na pan te dziewczyny. Akurat mówi pan o sobie, pani Woda jest osobą, która wspierała mnie, podpowiadała i naprowadzała. Sądzę, że jest to osoba bardzo doświadczona i bardzo sprawna w działaniu. I ja, tak jak pan tutaj pytał pytanie, sport, polityka, skorzystałem z mnóstwa podpowiedzi i porad. Sądzę, że w przyszłości będzie to też możliwe. Dzięki ślicznie. Karol? Ola? Marsia? Magda? Dominika. Tu mieszkacie? Tak. No to powtórzę pytanie. To auto wam się przyda, czy nie? Tak. Karol, jak myślisz? Że tak. No fajnie. Niezłe auto, nie? Tak. Miałeś okazję być w środku? I co?
tu po was dorośli teraz będą was instruować, podsłuchują. Chłopaki, przyda wam się to auto, wy jesteście stąd. Oczywiście. Ale tak, oczywiście, tak. No. Znaczy panowie, żeby nie było nieporozumień, nie stanowicie jakiejś olbrzymiej jednostki. No, zgadza się. Może jednostki nie. Znaczy jednostkę stanowimy. W tym sensie, że nas jest 36 członków. No słyszałem właśnie od pani wojewody, taką miejscowość, jak skoro tu jest 25 domy. Numerów na 36 to członków. To jest wynik. W tym dwie członkini. To jest wynik. I powiedzcie, rzadko się zdarza, żeby były członkinie. A no jestem pod wrażeniem. No. Także, a zaletą tego auta, tak jak czytane było, jest to, że tak, ma dużo wody, 3000 litrów wody. Szybkie natarcie o długości 70 metrów. No to to jest dużo. I po prostu jest sprawny i tym, że można nim jeździć, tak pan widzi, ma wysokie podwozie i jest nie typowo do miasta, tylko typowo na tereny wiejskie. Na tereny wiejskie. Dzięki, wracam do dzieciaków. Dobra. Ty jesteś najmłodsza, tak? No to powiedz, będziesz chciała być kiedyś strażakiem? Nie. Nie? A kim byś chciała być? Nauczycielką? No właśnie. A która z was chciałaby być strażakiem? Żadna. No to po co ten samochód? Powiedziałem mi kiedyś takie zdanie, że twoim marzeniem jest, żeby urzędnik, pracownik urzędu odczuwał satysfakcję z tego, że pomógł petentowi. Czy potrzymujesz to zdanie? Tak, powtórzyłam to dziś. Z taką samą mocą, bo uważam, że to daje zadowolenie obu stronom. A jak człowiek jest zadowolony, lepiej funkcjonuje, lepiej żyje, jest szczęśliwszy. Byłam dyrektorem ośrodka pomocy społecznej, pracowałam z klientem niełatwym. Bardzo często mi się zdarzało tak, kiedy z nimi rozmawiałam, kiedy mi się... No, przekonała mnie pani. I to przecież o to chodzi. Bo to chodzi o to, żeby ten człowiek, który przychodzi, wyszedł i był przekonany, że nawet jeśli to nie jest tak, jak on chciał, to ja zrobiłam wszystko, żeby go zrozumieć, tak. Rozmawiam z... Sołtysem wsi Zwierzyńca, Beatą Pabis. Dobrze, spotykamy się tu dzisiaj, bo... Dzisiaj, ponieważ został przekazany jednostce oto ten tu wóz bojowy marki Renault. Jest to piąty wóz w naszej jednostce. Dwa to były stare 25. Następnie był Mercedes, później Magirus. Same markowe samochody. Oczywiście, ostatni Magirus miał około 40 lat. W tej chwili doczekaliśmy się dużo młodszego. I sprawnego. I oczywiście sprawnego, 3000 litrów wody. To co wiem, mogę powiedzieć, i autopompa. Pani sołtys, jesteś strażakiem. Jestem oczywiście 10 lat strażakiem, a 12 lat pełnię kadencję sołtysa. W miejscowości? Zwierzyniec. Miejscowość Zwierzyniec znajduje się gdzie? W województwie świętokrzyskim, powiat Busko, gmina też Busko. Czyli w zasadzie pod Buskiem. Oczywiście. Straż jest najmłodszą strażą? W prawie w województwie świętokrzyskim. Chyba najmłodszą. Tak. Czy dobrze się sołtyzuje w takiej niewielkiej wiosce? Tak, oczywiście, bo jest mniej mieszkańców, wszyscy są bardzo zgrani, chętnie pomagają, współpraca jest bardzo dobrze, układam się ze strażą, z zarządem, z druhami, wszyscy się jednoczą, praca idzie bardzo rzeźko. Dużo rzeczy można czynem społecznym dokonać. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony tym, że wieś naprawdę zorganizowana, oczywiście. Bo numerów jest 20 parę, a strażaków? 36 z każdego domu, dwóch, trzech praktycznie. No, to jest niesamowite. Gratuluję wam, cieszę się niezmiernie, że tu mogłem być. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.